No przede wszystkim używać prezerwatyw. Jedni używają prezerwatyw, inni wstrzemięźliwość. Nie wiem, nie uprawiać seksu. Zabezpieczenie do szklanka wody, nie? Zamiast, albo prezerwatywa. Wydaje mi się, że najlepiej prezerwatywy. A jakie jeszcze choroby? Czy o jakimś jeszcze powiemy? Tak, bardzo bym chciała powiedzieć tutaj o opryszczce. To jest opryszczka. Warto powiedzieć, że są dwa jej typy. Jedna opryszczka, która występuje w okolicach nosa czy ust i właśnie opryszczka narządów płciowych. No, te objawy można zauważyć, tak? W momencie, w którym zauważamy zmiany z wydzieliną, z płynem w środku, w okolicach naszych narządów płciowych, jest zdecydowanie absolutnie duże ryzyko, w zasadzie graniczące tej z pewnością, że osoba została zakażona. Zatrzymując się przy opryszce, bo szczególnie ta typu tego wargowego, typu tak, pierwszego, tak, jest wręcz pospolita, prawda? Tak. Wielu z nas na nią choruje przy okazji osłabienia naszej odporności. Tak. I tutaj też jest bagatelizowanie tego wirusa, prawda? Że to taka typowa, takie od zimna wyskoczyło. Natomiast kiedy nie zachowujemy ostrożności, higieny, możemy ją przenieść również na narządy płciowe, prawda? Oczywiście, że możemy je przenieść na narządy płciowe, dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby nie bagatelizować wszelkich objawów. Czy na oczy na przykład, to jest bardzo niebezpieczny tak, wirus. Tak, bardzo niebezpieczny wirus, który właśnie może konsekwencje nieleczenia naprawdę mogą być drastyczne i niebezpieczne dla zdrowia, ale nawet dla życia zakażonych osób. Odnośnie chorób i niebezpieczeństwa, jakie one ze sobą niosą, warto również wspomnieć o najbardziej popularnej, rozpowszechnionej chorobie i jest nią chlamydioza. Tutaj możemy zauważyć wydzielinę z narządów płciowych. Tutaj już są, tak wygląda tutaj naprawdę w momencie, w którym jest jej bardzo dużo, a tu już widzimy długotrwałe skutki uboczne, między innymi na oku. Powiedz proszę jeszcze odnośnie profilaktyki, jak często się badać, u kogo, u jakiego specjalisty, tak krok po kroku. Krok po kroku. Znaczy ja zaczęłabym w ogóle od tego, że warto się badać w miarę możliwości jak najczęściej. W momencie, w którym prowadzimy aktywne życie seksualne, uprawiamy seks bez zabezpieczenia, to tak naprawdę każde zachowanie, które podejmujemy, jest ryzykowne. Chciałam tutaj wspomnieć o kampanii, którą zrobiła Lambda całkiem niedawno. I ta kampania polegała na tym, aby odpowiedzieć sobie na wiele pytań dotyczących życia seksualnego, tak albo nie. Między innymi jednym z tych pytań było to, czy masz już swój pierwszy stosunek seksualny za sobą. I w momencie, w którym osoba odpowiedziała tak, jest już to informacja, że było to ryzykowne zachowanie seksualne, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy ten stosunek seksualny był bezpieczny i czy nie naraził nas na zakażenie, a później kolejnych naszych partnerów czy partnerek. Żeby nie wpadać właśnie w paranoję, to ja bym rekomendowała bezpieczniejszy seks, który da radość i satysfakcję. Niezależnie od tego, w jakich konstelacjach, w jakich konfiguracjach i pod wpływem jakich środków są te zachowania podejmowane. Natomiast w momencie, w którym zauważymy u siebie niepokojące objawy możliwych infekcji, to warto pójść do lekarza i tutaj lub też do ośrodków diagnostycznych. Jest bardzo dużo miejsc, w których można wykonać badania bezpłatnie. Takie listy są między innymi na stronie Krajowego Centrum do Spraw AIDS, a także różnych organizacji pozarządowych. Natomiast w momencie, w którym, jeśli na przykład nie chodzi o wirus HIV, warto również pójść do ośrodków dermatologiczno-wenerologicznych, gdzie takie badania w kierunku różnego rodzaju infekcji, o których tutaj dzisiaj mówiłyśmy, są również wykonywane bezpłatnie.
lub też pójść właśnie na cytologię, może być nią właśnie ta bezpłatna cytologia, na którą kobiety są zapraszane. Można również pójść do swojego ginekologa, do urologa. Także tych możliwości jest dużo. Wydaje mi się, że to zdrowie, swoje zdrowie, ale też zachowanie zdrowia partnerów seksualnych jest czymś, co jest ważne i o co warto dbać, bo dzięki niemu będziemy mieli pewność, że seks, który uprawiamy, jest radosny, satysfakcjonujący, no i przede wszystkim bezpieczniejszy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Was zapraszam, piszcie do nas na dobryseksmałpa@agora.pl. Do zobaczenia.